Witam serdecznie na kolejnej lekcji w plenerze. Dzisiaj, słuchajcie, przedyskutujemy, w jakim czasie przetłumaczyć takie dość popularne pytanie przy posiłkach. Przykładowo mamusia pyta synka: umyłeś ręce? Czy użyć present perfect, czy simple past? Czyli czy powiedzieć have you washed your hands? Czy też powiedzieć did you wash your hands? Odpowiedź brzmi: ten i ten czas wchodzi w rachubę, tylko jakby podkreślamy coś innego. Amerykanie prawdopodobnie powiedzą to tylko i wyłącznie w simple past, czyli did you wash your hands? Natomiast Brytyjczycy, tu mamy opcję. Dlaczego? Wszystko zależy, co mama chce podkreślić. Jeśli mama chce podkreślić, czy w tym momencie masz czyste ręce siadając do stołu, to powie to w present perfect: have you washed your hands? Ale jest taka opcja, że na przykład mama mówiła synowi przed obiadem: idź umyj ręce, nie wiem, powiedzmy 15 minut wcześniej, tak? Potem siadają do stołu i mama pyta: umyłeś ręce? Kiedy? No wtedy, jak ci mówiłam. Did you wash your hands? Wtedy już jest przeszłość zamknięta. Wtedy, jak byłeś w łazience, czy umyłeś? Albo na przykład mama wie, że synek wychodził z łazienki przed obiadem i się pyta: did you wash your hands? Kiedy? No wtedy, jak byłeś w łazience. Natomiast jak powiemy to w present perfect: have you washed your hands? Nas w ogóle jakby nie interesuje, czy była przed chwilą wizyta w łazience, czy nie. Mnie interesuje stan faktyczny na obecną chwilę, w tym momencie. Czy masz czyste ręce, czy nie? Okej, dzięki.